W Gdańsku, w wolnym mieście, Polska miała prawo do posiadania składnicy wojskowej na Półwyspie Westerplatte. Powierzchnia to zaledwie pół kilometra kwadratowego. Aby zabezpieczyć załogę Westerplatte przed spodziewanym atakiem Niemców, wybudowano pięć wartowni o wymiarach 7 na 7 metrów, przygotowano 7 ufortyfikowanych placówek i powiększono załogę Westerplatte do 182 żołnierzy. Punktualnie. O 4.45 1 września. Pancernik schleswig Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte. Jednak dowodzona przez majora Henryka Scholarskiego załoga nie dała się zaskoczyć. Niemiecki atak załamał się w ogniu polskich placówek. Kapral Szemlewski wspominał. W końcu stracili panowanie nad sobą. Nerwy ich nie wytrzymały. Słychać było wołanie: Mein Gott, Wazer, Hilfe. Podczas ataku Polek, kapral Kowalczyk, który rzutem granatu zniszczył niemiecką placówkę. Umierając, powiedział do kolegi, Władziu, ze mnie i tak już nic nie będzie. Wy się tylko trzymajcie nie poddajcie. Wieczorem naczelne dowództwo Wehrmachtu w tajnym raporcie pisało: W Gdańsku Westerplatte jeszcze nie wzięte. Straty własne, 80 ludzi. Próba zajęcia polskiej placówki 1 września się nie udała. 2 września, aby zniszczyć umocnienia. I zmusić Polaków do kapitulacji. Niemcy prowadzili samoloty szturmowe. Nalot Łukasów zniszczył koszar oraz jedną z wartowni z prawie całą załogą. Pomimo to kolejny szturm Niemców został odparty. Zdziwiony niemiecki korespondent wojenny pisał. Byliśmy przekonani, zresztą nie tylko my, że po niszczącym bombardowaniu przeprowadzonym w sobotę, niedziela przyniesie nam kapitulację Westerplatte. Ciągle ostrzeliwany z lądu, morza i powietrza o półwysep Zmienił się nie do poznania. Prawie wszystkie drzewa uległy zniszczeniu. Teren pokryły liczne leje. Wszystko to ułatwiało Niemcom ostrzał, a równocześnie utrudniało obrońcom komunikacji. Plutonowy Józef Łopatniuk wspominał. Poruszanie się po terenie nawet w nocy stawało się coraz trudniejsze. Trzeba było iść cichutko jak kot, ostrożnie wymijać poprzewracane drzewa lub czołgać się pod nimi, uważać, by jakaś gałąź postrzelona nie spadła na głowę a przy pokonywaniu dołów od wybuchów bomb nieprzyjacielskich nie złamać nogi lub ręki. W tej sytuacji żołnierze coraz rzadziej opuszczali wartownie, a pod sobą wyżywienia stały się zimne konserwy popijane surową wodą, czerpaną najczęściej z najbliższych lejów po wybuchu bomb. Plutonowy Buder wspominał Ludzie byli wyczerpani brakiem wody i snu. Byliśmy ledwo żywi z wyczerpania. Żołnierze skarżyli się na bóle żołądka. 7 września major Sucharski podjął decyzję o zaprzestaniu dalszej walki. To, co wydarzyło się dalej, tak później relacjonował. Z dużym respektem zostałem dopiero potraktowany przez dowódcę natarcia, podpułkownika Henkę, który mnie doprowadził do dowódcy całości, generała Eberharta. Po zgłoszeniu mu mego celu przybycia otrzymałem od niego, a następnie od dowódcy schleswig holstein gratulacje i usłyszałem wyrazy uznania od przeciwnika z powodu obrony Westerplatte. Siódmego Skapitulowało Westerplatte. Broniła się jeszcze tydzień. Gdynia. Polacy. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.